Witam wszystkich serdecznie. Wracamy do tematu ASG. Troszkę części Wam pokażę, jak ładuję replikę, ponieważ tu są zwykłe paluszki. Nie wiem, czy będzie widać. Zakres napięć jest od 8,4 V do 10,2. Więc nie jest to zbyt wysokie napięcie. Jest dołożony tutaj cyfrowy woltomierz. Jeszcze się mieścimy w dolnej granicy. Chcę zaznaczyć, że dobre 2 lata nie ładowałem w plusie. Plus wiele magazynków było wystrzelone w międzyczasie. Więc co, bierzemy się za ładowanie, a w trakcie jeszcze coś więcej powiem. Czyli tak, odpalamy sobie zasilacz laboratoryjny, bo tym to zazwyczaj ładuję. Damy sobie napięcie 10,2. 10. O, chodź. Troszkę słabo widać, bo mi kamera przeszkadza. 10,2. I damy sobie 100 mA, ponieważ bateria. Później wrzucę z niej. Damy sobie 200 mA albo 150. Bo nie będę na pewno ładował na fulla. 1/10 prądu. Troszeczkę więcej niż 1/10, ale powinno dać radę. Damy sobie start. Mam tutaj wyciągnięty z obudowy plus i minus. To idzie do ultrakondensatorów bezpośrednio, co są w kolbie. Czyli dajemy sobie plus, minus, mam nadzieję, że żabka złapie. I widać, że ładujemy, bo nam spadło napięcie i pomału sobie bije w górę. Czemu niskim prądem to chcę ładować? Niskim prądem chcę to ładować, bo tutaj nie ma żadnego układu wyważania. Żadnego balansera tutaj nie ma. Są zwykłe paluszki AA. Więc to leci na paluszkach. Replika AUG na paluszkach. Jak widać, mam troszeczkę części. Jak mnie pamięć nie myli, to była standardowa chyba sprężyna. To są moje części, co próbowałem odważać. Bardzo zajebiście na tym działało. Trzeba to tak ująć. Jedynie się ułamało. Źle wybrałem materiał. Źle odważyłem, bo tutaj to było wszystko pełne. Ja to wszystko wybierałem, ale za dużo wybrałem i się rozwaliło. Dlatego tą wagę używałem. Mam o tym nawet chyba osobny jakiś odcinek o tej wadze. Wszystko mierzyłem, żeby jak najbardziej lekkie elementy były. No i jeszcze łożyska wymieniałem chyba raz czy dwa. To oryginalne, co są te plastikowe, to jest okant rozczaść. I tu jeszcze mam chyba z innego tłoczka, co się też rozpadł. Tu całkowicie źle porobiłem i po prostu dekiel odpadł. Nie w miejscu, gdzie zrobiłem odważanie, tylko w innym miejscu pękło. No ale. Dobra, ładujemy sobie replikę. Już nawet tutaj widać, że napięcie podbiło. Nawet to odpowiada. Ten miernik jest dość taki precyzyjny, tylko ten przycisk to jest taka miniaturka, co znamy na płytkach elektronicznych. Zależy, jak się przyciśnie, tyle pokaże. No ale daje radę. Prowizorka zawsze daje radę, tak samo jak naprawa taśmą, żeby zniwelować luzy. Tutaj tak samo mam zrobione, jak wchodzi lufa, to tutaj tak samo jest. Taśmą to podreperowane. Niestety nie wszystkie repliki mają super dopasowane elementy i trzeba czasem sobie pomagać. Teraz zauważyłem jeszcze, jak to wyciągłem, że prawdopodobnie tu jest luz. Tu bym musiał też coś dołożyć, żeby zniwelować luzy.
żeby jeszcze była większa powtarzalność strzałów, bo nie zawsze strzela tak jak powinno. Dobra, damy się temu naładować, wyważyć. Będzie zainteresowanie, to może do tego wrócę, bo to było poskładane x lat temu na testy i do dzisiaj to eksploatuję. Czyli tłoczek był zrobiony stokowy, bez żadnych przeróbek. Z przełożeniem też coś robiłem. Teraz nie pamiętam nawet co. Wiem, że atakujący tryb zmieniałem. I coś jeszcze chyba z podkładkami robiłem. Ponieważ zmieniałem tryby. Tutaj nawet na którymś będzie widać, jak coś się ocierało. O, tu widać. Jak ocierało się. Na nowo robiłem shimming, czyli dodawanie podkładek, żeby tryby jak najciszej chodziły i jak najbardziej sprawnie. Ale to było tak dawno temu, że nawet nie wiem, w jakim to jest etapie. No i też za dużo dałem smaru na tłoczek, który spręża powietrze. No i za duży o-ring też jest założony. No ale może kiedyś, jak będzie zainteresowanie, czas, wrócę do tematu. Może przez zimę. Zobaczymy. To nic. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.